Projekt uchwały na rok 2013, paragraf 1. Zmienia się nazwę zadania przyjętego numer uchwały nr 29/272/2013 Rady Ziemi Piątej Grzegorza z dnia 19 lutego 2013 roku na geodezyjne wyznaczenie przebiegu zbrojenia podziemnego w Parku Krakowskim, kwota 2000 zł, realizator ZIKI. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, myśmy to mieli. No tutaj właśnie mam taką chwilę, że nie mamy napisane, jak to się dalej nazywało. Prawda? Zgodnie to się nazywało ja w formie autopoprawki bym tutaj to uzupełnił. To znaczy, że czyli z proszę mi przypomnieć, tak? Przedłużenie dokumentacji przebudowy też mamy. Przedłużenie dokumentacji przebudowy. Czyli tak, taka autopoprawka, że zmienia się nazwę z przedłużenia dokumentacji przebudowy ulicy Szymanowskiego na geodezyjne wyznaczenie przebiegu zbrojenia podziemnego w Parku Krakowskim. Ja mam pytanie tylko, czy to nie będzie się wiązało z likwidowaniem ważności projektu? Ponieważ myśmy przyjęli to, że ten punkt tak wpisujemy po to, żeby utrzymać ważność, przedłużyć ważność projektu. Tak, i to jest właśnie związane z projektem ulicy Szymanowskiego, bo wiąże się... Ale nigdzie tu nie jest mowa o ulicy Szymanowskiego, jest mowa o Parku Krakowskim. Więc żeby nam tego ktoś nie zakwestionował. Tak, ale to właśnie nie jest znikąd inąd, jak właśnie z nimi była taka sugestia, żeby to tak to nazwę zmienić. Zrobimy, zobaczymy. Żeby się nie okazało, że nam projekt przepadnie. Znaczy nie przepadnie, tylko... No straci ważność, trzeba będzie aktualizację robić. No i to kosztuje. No, i to kosztuje. A właśnie, ten... ta uchwała ma zabezpieczyć nas przed utratą ważności tego projektu. Natomiast ze względów formalnych jest ważne, żeby to brzmiało w ten sposób. Bo wydaje mi się, że w tym momencie jeden ważny mamy projekt na ulicy Szymanowskiego, a drugi przez X lat realizowany projekt Parku Krakowskiego. Czy to nie wchodzi w zakres Parku Krakowskiego, nie. Projektu Parku? Nie. Na pewno nie. Na pewno nie. Bo chodzi o uzbrojenie podziemne w Parku Krakowskim w tym zakresie, który dotyczy ulicy Szymanowskiego. No tak. Bo jeśli chodzi o projekt Parku Krakowskiego, no to jest jeszcze ciągle melodia przyszłości. Myśmy jeszcze nie zrealizowane. No w każdym razie myśmy go jeszcze nie utrzymali. Wystąpiliśmy ostatnio o przekazanie nam tego projektu. Zatwierdzonego nie otrzymaliśmy. Tak, oczywiście. Zatwierdzonego przez konserwatora zabytku przede wszystkim. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, czy żeby się zabezpieczyć, czy pan Kaczorowicz mówi, czy nie napisać, na przykład, czy nie dopisać, że zmienia się nazwę zadania związanego z remontem ulicy Szymanowskiego, przyjętego i tak dalej, żeby ująć tą nazwę Szymanowskiego, gdzieś tak powiedzieć, nie w tytule zadania, tylko gdzieś ją umieścić. Czy to, żeby się zabezpieczyć, żeby była to już taka jasna sprawa. Ewentualnie, czy nie można by w nazwie, że geodezyjne wyznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w Parku Krakowskim w związku z planowaną inwestycją przebudowa ulicy Szymanowskiego. Taką autopoprawkę. Proszę Państwa, oczywiście taką poprawkę możemy wprowadzić, ale ryzykujemy z drugiej strony to, że nie zostanie to wprowadzone w odpowiednim terminie do budżetu, a tutaj są krótki mamy czas, bo musimy z tym wszystkim dążyć. Ja nie jestem Państwu w stanie teraz zagwarantować, że tak się nie stanie. Po prostu ale czemu ta zmiana miałaby do tego doprowadzić? To są subtelności, które przyszły do nas z ZIKIT-u i ja z nimi nie polemizuję. Tylko
Po prostu tak, dostaliśmy sugestię, żeby to w ten sposób wyglądało, żeby mogło być odpowiednio procedowane następnie w budżecie miasta. Także jeżeli chodzi o zmianę nazwy tutaj zadania, to o dopisanie, czy nazwa zadania została taka sama. Nic by tutaj się nie zmieniło w nazwie zadania, czyli to... No jeżeli by się nic nie zmieniło, to tego nie róbmy. Nie, właśnie chodzi o to. Chodzi o to, żeby później nie, bo my to już robimy tą zmianę tego punktu po raz wtóry. To nie jest tak, że bo właśnie sobie tutaj myślamy różne rzeczy, a następnie to nie pasuje do wytycznych, jakie są w ZIKIT-cie i to z tego wynika. A czy to nie byłoby takie samorządowe rozwiązanie, że wtedy właśnie mamy... Jeżeli Państwo uznają za stosowne, ja... Proszę bardzo. Także bardzo proszę. W każdym razie... chciałem Państwu powiedzieć, że to nie jest inicjatywa płynąca z zarządu, tylko z zarządu infrastruktury komunalnej i transportu. W skrócie ZIKIT, tak. Ponieważ znamy tutaj działalność ZIKIT-u, tak, i przebiegłość, dlatego my też bądźmy przebiegli, może faktycznie tak jak tu kolega Hoffman proponował, dopisać w Parku Krakowskim związane z ale po zamkniętym cudzysłowie. Tak. Po zamkniętym cudzysłowie, więc nazwa zadania się nie zmienia. Można paragraf do tego ale nie, to już tam koledzy się do tego nie. Znaczy nie zmieniać samej nazwy. Nie zmieniać. Przebudowa obliczy Szymanowskiego. Taki jest projekt, tak? Tytuł. Czy tak się nazywa? Tak, tak jest nazwa. Przebudowa obliczy. Tak. Czyli pod nazwą. Planowaną inwestycją pod nazwą przebudowa ulicy Szymanowskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Jestem przy 8 głosach za, 1 przeciw i 5 wstrzymujących. 5 wstrzymujących poprawka została przyjęta. Czy jeszcze jakieś poprawki? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Większość za projekt uchwały. Potem były odpowiednie poprawki jeszcze też przez Pana Przewodniczącego. Autopoprawka. Nie, to było godzina trwała. Dopisanie chyba. Dopisanie na stronie pierwotnej. Aha. Tak, przepraszam, to odczytam. Zmienia się nazwę zadania przyjętego uchwały nr 29/272 przez 2013 Rady Dzielnicy 5 Krowocza z dnia 19 lutego 2013 z przedłużenia dokumentacji przebudowy ulicy Szymanowskiego na geodezyjne wyznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w Parku Krakowskim w związku z planowaną inwestycją pod nazwą przebudowa ulicy Szymanowskiego, kwota 2000 zł, realizator ZIKIT. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z jego podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie. Pani Agnieszka? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję.
Stwierdzam, że przy 11 głosach za, 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących uchwała została przyjęta.